mi tata to kręcił w... będąc, o, pod budą się przewinęło. Tak, tak, to są te czasy, to są ci ludzie. Tato kręcił najpierw jeden film, a potem się obracało... bo to była taka taśma 16, którą się ścinało na środku i wtedy były dwie ósemki. Taki patencik rosyjski, żeby zaoszczędzić. Mieli dobre pomysły. I tato po prostu... Problem polega tylko na tym, jak się przekładało tą taśmę, to albo trzeba było mieć dobrą pamięć i pamiętać, że się już ją raz obróciło, bo wtedy można było zrobić coś takiego, jak właśnie tato zrobił, to znaczy jest film na filmie nagrany. Czyli raz okręcił, nakręcił film, obrócił taśmę i nagrał z drugiej połówki, bo to jest 8 mm, a taśma była 16, nagrał z drugiej połówki, wyrywał się film. Jedziemy dalej. Nie wiem, co to jest. To jest... O, to chyba tato kręcił w Niemczech. Więc pewnie tato chciał na tym jednym filmie nakręcić całe miesięczne tournée. Ciężkie. To był szok. Ten sklep nas zaszokował. Tyle butów. A u nas w Polsce dwa modele. Na całą krainę. Na 40 milionów ludzi mogłeś kupić czarne kozaki albo brązowe kozaki. Obydwa ten sam model. A tam? Prowadzenie kamerą jest takie, że o, to teraz tu nic nie widać. Rzymka nawet, chłopaki są. Udało się w końcu jakąś twarz zauważyć. Więc problem polegał, podejrzewam, na tym, że
Ciężko było dostać nawet taśmę do kamery, film. Wtedy film. Teraz najmodniejsze buty, proszę. Wydaski. 85 marek. Perspektywa przez mikrofon jest szumna.